Cześć! Dzisiaj wracamy do Was z ciekawostkami ze świata i to jest właśnie ten moment dnia, który może się poświęcić, aby się czegoś ciekawego dowiedzieć, bo na pewno Was zaskoczymy. Zaczynajmy! Gekony to jedyne jaszczurki, które mają struny głosowe i dzięki nim mogą wydawać dźwięki. Futro wydry morskiej jest najgęstsze wśród wszystkich zwierząt. Na metr kwadratowy przypada prawie milion pasm. Oczywiście nie muszę wspominać o tym, że jest całkowicie wodoodporne i woda nigdy nie dotknie skóry wydry. Oczywiste, okej. A wracając do tematu gadów, waran z Komodo, inaczej nazywany smokiem z Komodo, to największa żyjąca współcześnie jaszczurka. Największy osobnik, jaki odnotowano, liczył, uwaga, uwaga, 3 metry 65 centymetrów. Zaskoczeni? Bo ja trochę tak. Przynajmniej byłem, jak to przeczytałem. Czy widział ktoś z Was tropy żbika? Jeśli tak, to z pewnością wie, że są one dosyć charakterystyczne. Mimo, że posiadają 5 palców, jego ślady są czteropalczaste. A to dlatego, że wewnętrzny palec w przednich łapach jest uniesiony nieco wyżej od pozostałych i nie odbija się na przykład na śniegu. Rysie nie są dobrymi biegaczami, dosyć szybko się męczą, dlatego swoją ofiarę próbują podejść jak najbliżej, chowając się za drzewa czy wysokie trawy. Mimo iż nie jest mistrzem wyścigów, to skoczek z niego pierwsza klasa. Z miejsca potrafi wyskoczyć nawet do 2 metrów. Liście awokado są trujące dla ptaków, ssaków, a także owadów, dlatego wykorzystuje się je do produkcji środków owadobójczych. Rośliny, które rosną w pobliżu orzecha czarnego, charakteryzują się słabym wzrostem. Powód jest prosty. Orzech czarny posiada juglon, związek chemiczny, który posiada właściwości alelopatyczne. A czym jest alelopatia? Z wolnego tłumaczenia wzajemne cierpienie. A tak jeszcze prościej. Alelopatia to jest coś takiego, że roślina przeszkadza we wzroście swojemu gatunkowi oraz innym dookoła. Nie wplątują się we włosy i nie piją krwi. Zapamiętajcie, bo to są mity. Ale za to prawdą jest, że nietoperze świetnie sobie dają radę z komarami. Taki przeciętny nietoperz w czasie jednej nocy potrafi zjeść nawet, uwaga, 2000 komarów. 2000 komarów. Czyli według statystyk od 25 do 40% masy własnego ciała. A największa kolonia nietoperzy znajduje się w Teksasie i tam w jednej jaskini żyje 20 milionów osobników. Wow. Pewnie Was to zdziwi, ale sarny potrafią świetnie pływać, gubiąc przy tym tropy w czasie ucieczki, potrafią szczekać i nie są żoną jeleni. Przez to, że konie mają oczy po bokach, potrafią widzieć w 300 stopniach. Jeże nie tolerują laktozy, dlatego kiedy znajdziecie jeża, nigdy nie podawajcie mu krowiego mleka, bo może przynieść to tragiczne skutki. I tak właśnie dobiegliśmy do końca tego odcinka. Standardowo piszcie, co Was najbardziej zaskoczyło i z góry dziękujemy za te wszystkie miłe słowa, które do nas piszecie. No i wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!